Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj kolejny czas na testy, bo u mnie dalej zwiększa się pojemność magazynu energii. Jak widzicie, wjechała kolejna bateria LiFePO4. Razem już tego będzie 5 sztuk, czyli no tak, liczmy na okrągło 12,5 kWh, no ale co, nie oszukujmy się, 12 kWh tak naprawdę bez tego wszystkiego pewnie było, bo z każdego trzeba coś uciąć na straty, na inne rzeczy. I tak jak widzicie u mnie, no zaczyna się coraz bardziej robić wszystkiego z innej parafii. I to jest bardzo dobre. Bardzo dobre dla Was, bo ja będę użytkował, ale dla Was będę przynajmniej raz na pół roku robił test, tak jak teraz będę robił test też nowej baterii, ile energii można z niej odzyskać, za chwilę wszystko powiem, ale tak co pół roku będę robił testy właśnie tych wszystkich baterii, jak to wygląda po czasie użytkowania tak naprawdę, bo cykli tutaj nie policzę, ale wszystkie razem współpracują, także po prostu wyłączę magazyn energii, jak jest naładowany, tak rozładujemy wtedy wszystkie baterie do odcięcia do BMS-a i zobaczymy, jak to się zachowuje, która lepiej trzyma, która gorzej trzyma, także będzie, no będzie ciekawie na pewno. Ale dzisiaj o tym najnowszym koledze. Zobaczcie, pierwsze co myli, 24 V 100 Ah, no to jest niemożliwe, żeby bateria litowo-żelazowo-fosforanowa miała voltaż 24 V. Te baterie mają voltaż 25,6. I to jest chyba taki chwyt marketingowy, żeby klient był bardziej świadomy, bo my jesteśmy nauczeni, prawda? Mamy systemy 12, 24, 48 i tam w górę, ale bardziej off-gridowo to nas właśnie te 3 voltaże najbardziej interesują. I tutaj 24 V jest takie, no, dla oka bardziej kupującego, który nie jest w temacie i jeszcze był w AGM-ach albo w bateriach, no, kwasówkach ogólnie. Nie, przepraszam. I tutaj jak widzicie u producenta tej baterii jest tego sporo. Modeli 12, 24, 48V, nawet takie już fajne magazyniki. Tutaj mamy 48V, 200 Ah, czyli nam daje 10 kWh. W takim pakieciku na ścianę, no to u mnie taki pakiet 10 kWh trochę zajmuje miejsca na spodzie, a dodatkowo doszła 6. bateria i będę musiał tutaj to przeorganizować, bo już 6 baterii nie mogę w taki układ podłączyć, producent raczej dopuszcza 4, znaczy przepraszam, 6, 5, czyli trzeba będzie to poobracać i trzeba będzie już szynę zbiorczą zrobić na wszystko, żeby każda już była osobno pod szynę podpięta. Także słuchajcie. A, jeszcze jedna sprawa. Fajny gadżet, że tamtych nie ma, w tych jest. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj mamy podgląd na procent naładowania baterii. A procent naładowania baterii wypada z voltażu tej baterii. Także taka ciekawostka i też będę to porównywał, co się pojawia tutaj właśnie na tym wyświetlaczu, z tym, co jest ogólnie właśnie na instalacji. Także jedziemy do testu, słuchajcie. I pierwsze co? Ładowanie, bo tutaj jest mój standardowy zestaw, czyli ładuję baterię do pełna, aż odetnie BMS, wyłączy się ładowarka. Za każdym razem tak robię przy wszystkich testach, pierwszych uruchomieniach. I też jest ważne, że jak przychodzi bateria, trzeba ją naładować do pełna i dopiero wtedy użytkować. I później rozładowanie będzie się odbywało jak za każdym razem za pomocą tej przetwornicy i za każdym razem jest ten watomierz, także wszystkie straty, wszystkie błędy watomierza cały czas jest w jednym zestawie, czyli tak samo oszukuje, czyli pokazuje tak samo na wszystkich bateriach. No i dobra, słuchaj, biorę, podpinam baterię, ładuję do pełna. I później rozładowanie będzie za pomocą, a właśnie, rozładowanie będzie za pomocą, przeważnie rozładowuję za pomocą buderuska mojego, czyli pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Układ solarny ją dzisiaj tam nagrzeje pewnie do jakichś
45 stopni, stąd nie widzę, ile tam mamy już, 42. No już jest ta godzina, że więcej nagrzeje, także do 60 śmiało można będzie jeszcze dobić tą pompę ciepła. No i tyle. Słuchajcie, biorę, ładuję i lecimy z testem i przy okazji z filmu sobie wyciągnę, co testowałem tamte baterie, ile udało się energii wyciągnąć. To i tutaj porównamy już przy starcie nowej baterii, bo ta bateria jest najtańsza z tych wszystkich baterii. Najdroższa jest ta bateria, ta jest taka średnia, a ta jest najtańsza. A dalej mamy 25,6 stomperogodzin, czyli 2,5 kWh można liczyć tak śmiało. Także lecimy z testem. I bateria się ładuje. Powiem wam dobrze, że mam ten bunkier, bo tu szumi, tam coś chodzi. No to w domu by człowiek zwariował. Byłoby rozwiązaniem falowniki pasywne, czyli tak jak tutaj mamy ładowarkę na radiatorze. Ale jest na razie co jest, czyli się posiłkujemy. Także bateria się ładuje, oczywiście ładuje się z off-gridu. Praktycznie ze słońca wszystko leci, bo 500 W nam leci jeszcze z paneli. Także ledwo tam 6-5 Amper tylko podbieram z bateriek. A to ładowanie raczej długo nie potrwa, bo te baterie są, tak widzieliście, na jakieś 80% naładowane. No teraz to będzie oszukiwało, 83-90, zobaczcie, bo nie sprawdzamy baterii pod obciążeniem i pod ładowaniem, tylko jak stoi, czy tak powiem, no luźno, można sprawdzić, ale ona pewnie zaraz odskoczy. Także lecimy z ładowaniem. A ja tam muszę wymienić końcówki, bo te przewody 6 mm są za słabe do tego mojego testu. Zaraz pójdę po 25 i zapnę i będziemy lecieć dalej z tematem. No i niby naładowane, tak jak mówię, trzeba naładować do pełna i coś około 2 godzin, powiem wam, nie liczyłem ile się ładował, bo mnie to za bardzo nie interesowało, ale około 2 godzin 20 amperami jeszcze się ładował do pełna, także jak producent pisze, naładować do pełna, to naładować. Także naładowany, biorę się za podłączanie obciążenia i lecimy z testem. No i nie pokazałem wam, co tu pokazuje teraz wyświetlacz. I tak mamy, widzicie, 27,2. Ono teraz będzie spadało, no tak wyrównuje z powrotem do tych 26,5, pewnie sobie wyrówna jakoś tak mniej więcej. No, żyj. O, spadło na 95% naładowania, także no, ciekawa sytuacja. No, ale pokazuję wam, jak jest na bieżąco. Ja tym wyświetlaczom, powiem wam, nie wierzę. Jest ustawione według jakiegoś tam 27 V czy ileś. Widzicie, o, teraz jest 100%, 27,2, także nie wiadomo, z czego to liczy. Dla mnie to jest jednak, jakby nie było. Tak, tutaj sobie patrzę pod obciążeniem, wiem ile jest, 26,3, czy jest, no sobie akurat tu obserwuję, bo mi tutaj wygodnie. Jak wiem, że jest 26,4, 26,3 pod obciążeniem, to wiem, że jeszcze tam tej energii trochę mam. Do tego mam zrobioną tutaj rozpiskę, tylko tutaj nie ma obciążenia, zobaczcie, bo jest 23 W, tak to żadne obciążenie. Jak człowiek trochę siedzi przy, znaczy siedzi przy magazynie, już kilka razy rozładował, naładował, to wie, w jakich woltażach on działa, ile wtedy prądu jest. Ale dobra, sprawdzamy kompa na dalej. No i mamy to. Bateria się przez całą noc jeszcze wyleżała. Wczoraj już nie było czasu na testy. Znaczy od rana zaczynamy. Zobaczmy jaki stan. Zobaczcie, 26,7. Pokazuje 94%. I dla mnie są bez sensu właśnie te wyświetlacze, bo tu jest ustawione, że jest 27 V, 100%. A bateria właśnie, stan, tak powiem, stagnacji, takiego leżakowania, nigdy nie będzie miała 27 V Leaf EVO4. Także to już głupoty na samym starcie pokazują, no ale takie, mówię, takie od oka, czemu nie, można sobie pozaglądać. Także, upala! Zapinamy prądy, przetwornica przy tysiączka, w sinusie, pożyczona od Huberta. O, pompa ciepła się włączyła, miałem jeszcze nie włączać, ale dobra. Włączyła się pompa ciepła, muszę jeszcze nastawić tutaj, już baterię trzeba wymienić, słabo widać. O, resecik, cyk, cyk,
Będę też miał czas ogólnie. Ja tu będę chodzić, zaglądam czasu do czasu do tego wszystkiego. I leci nam. No, trzeba baterię wymienić, muszę pod kątem na niego patrzeć. Na razie leci 400 W. On się do 600 W rozbuje, ta pompa ciepła. Parametry mamy, słuchajcie, 25,6. No, obciążenie weszło i 220 V. Także im mniejszy voltaż, tym mniej będzie ciągu, ale to już nie wnikamy w to. Także full, bo tutaj myślę wyciągnąć z niego przynajmniej 2,2 kWh. Już jest z tym przygotowany, słuchajcie. I mamy tak, tutaj mamy kolegów, porównanie, rekord jak na razie 2351 Wh, drugi 2276, zobaczymy ile wyjdzie tutaj. Także teścik leci, woda się grzeje. Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi. Tak się śpiewało w przedszkolu, nie? Także mamy pierwszą godzinę, słuchajcie. Leci 540 W. A i przez godzinę, jak widzicie, średnia jest 534 W, bo mamy 0,53 W. Bateryjka się trzyma. I jak na razie bardzo dobrze. 25,6,7. Przedtem chyba nawet było 25,5. Może się nawet ocknęła, no mówię, to jest nowa bateria. Także też się troszeczkę musi ułożyć, że tak powiem. Ale to wam taką ciekawostkę pokażę. Bo już właśnie tutaj mamy tak, na przedwornicy mamy 25,7,6, nie? Tutaj mamy kable. To są chyba 16 mm przewody. Trochę tego przewodu jest, około metra. Z baterii wychodzi 25,9. Multimet tutaj pokazuje, ale patrzcie co ten wyświetlacz pokazuje. Procenty, a wyświetlacz 26 pokazuje. Także im bliżej źródła, tym wyższe napięcie nam pokazuje. Dlatego zawsze, ja to zawsze mówię, że patrzymy finalnie tam, gdzie jest odbiór, bo wszystko generuje strat. I jak na razie po pierwszej godzinie idzie ładnie. Druga godzina, niedźwiedź trapie. Tak mi się coś ubzdurało, słuchajcie, mamy 1,2 kWh. Już jest wyciągnięte. 25,4 trzyma się. No i FP4 ma płaską charakterystykę, także będzie trzymał, aż później łubudu, to pewno szyję poleci. Także to tak troszeczkę czasami kiepsko się to obserwuje, ale lecimy. 1,2 kWh wyciągnięte i już. I nawet wodę zagrzało. Po godzinie, jak było 30, to spadło niżej. Przez to, że jak wiemy, ciepła woda idzie do góry. Jak było tutaj u góry trochę ciepłej wody, na dole zimnej. Jak zacząłem tutaj wężownicą freonową grzać, no to zaczynał się ruch wody i ta zimna się zaczęła mieszać z ciepłą. Ale już po dwóch godzinkach mamy podbite prawie o 10 stopni. Co nas to kosztowało? 1,2 kWh. Lecimy z testem dalej. Trzecia godzina, niedźwiedź. Dalej chrapie. Słuchajcie, mamy już 1,8 kWh. Ale tutaj zaczyna już lecieć coraz niżej. 24,7,8. Walczy, bateria walczy. Także no, 2 kWh obstawiam, że będzie, ale jak blisko tych, to zobaczymy. Także test trwa do odcięcia. Finał zbliża się powoli. U mnie już ta bateria została by odcięta i falownik przeszedłby w tryb po prostu na pobioru z sieci. Ja mam do 24 V, niżej nie schodzę, ale tutaj w teście lecimy do spodu. No to już będzie szło w dół szybko, ale słuchajcie, 2175 Wh, także nieźle. I co tu pokazuje nasz ten magiczny 20%, 19, nam pokazuje 24,5 V. A tu jest mierzony bezpośrednio z ogniw, a nas interesuje, tak jak mówiłem, strat. Także
walczy dzielnie, oby jak najdzielniej. No i przetwornica już sygnalizuje, słuchajcie, to już jest 20 V, także już odcinamy, ale na nie zaskoczenie, zobaczcie, 2281 Wh. I jeszcze walczy, to są takie setne, no ale no powiem wam, no jak to mówią czasem, jak coś jest tanie, to jest tanie, a tutaj jak na razie porównywalnie, tylko mówię, to jest wszystko nowe. Nowe jest nowe, super, zobaczymy za pół roku, bo tutaj taka druga jeszcze przyjedzie, żeby było do pary, zobaczymy. Może za rok, zobaczymy jak długo ten magazyn u mnie energii będzie, czy się coś zmieni, czy nie. I wtedy będziemy robić testy i zobaczymy właśnie po czasie, po cyklach. No te będą miały najlżej, bo najmniej tych cykli mają, ale jednak różnica tam 2 miesięcy to chyba za dużo nie zrobi. Tyle, odcięło, słuchajcie. Powyłączało nam wszystko i mamy wynik 2291 Wh. Zniknęło. No i finał, czas podsumować. Słuchajcie, produkcja idzie elegancko. Zmiany będą, także fajnie. Ale zobaczcie, czy niektóre nie startuje, co już widzę, bo już stacja jest bliżej połączone. Także też będzie z tego filmu, albo wcześniej, albo później, z uruchomienia tego wszystkiego. I mamy 24 października, a temperatura na zewnątrz jest 18 stopni. Osłonecznienie mamy 42 luksy właśnie tutaj. Także tutaj sobie fajnie wszystko leci. No i zobaczcie. Nowe to nowe. Zobaczymy tak naprawdę, co będzie, jak zepniemy razem, jak postoją, popracują, rozładują, naładują. Co z tego wyjdzie tak naprawdę, bo różnica w cenie jest dosyć spora, a na starcie mamy no praktycznie to samo, bo to trzeba liczyć, więc straty, nie straty, ten stał, ten odstał, tam mówię, to są procenty. Czas pokaże, także mi się wydaje, że test bardzo fajny. Czekam na drugą baterię i będzie film z przebudowy tego wszystkiego, bo ja to muszę to pomieścić pomalutku. A jak to mówią, lit się pali, a lifę po 4 się nie pali, także powiększam magazyn lifę po 4. Będzie 15 kWh. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!